Wykaż, że jeżeli ramiona AD i BC trapezu ABCD o podstawach AB i CD zawierają się w prostych prostopadłych, to AB do kwadratu plus CD do kwadratu równa się AC kwadrat plus BD kwadrat. Mamy już wykonany rysunek poglądowy do tego zadania, no i mamy narysowany tutaj ten trapez AB. CD i mamy przedłużone jego ramiona. Widać, że rzeczywiście one się przecinają tutaj pod kątem prostym. Musimy udowodnić następujące równanie, w którym to pojawiają się kwadraty boków. Takim moim pierwszym skojarzeniem, gdy widzę w jakimś zadaniu kwadraty odcinków, jest skojarzenie z twierdzeniem Pitagorasa. To znaczy pierwszy pomysł, jaki mi przychodzi do głowy, to, że prawdopodobnie w danym zadaniu będzie trzeba zastosować twierdzenie Pitagorasa. No, w sytuacji, gdy się pojawiają trójkąty prostokątne, to jest praktycznie oczywiste. Trójkąt prostokątny jednoznacznie w zasadzie kojarzy się z twierdzeniem Pitagorasa, dlatego my w tym zadaniu również spróbujemy właśnie wykorzystać twierdzenie Pitagorasa do udowodnienia tego równania. Poszukajmy zatem trójkątów prostokątnych. Mamy tutaj kąt prosty, czyli takim dużym trójkątem prostokątnym, który występuje w tym zadaniu, jest trójkąt AB. I ten wierzchołek, może go sobie oznaczmy jakąś literką kolejną, powiedzmy literką E, czyli trójkąt ABE to trójkąt prostokątny. Spróbujmy zatem napisać dla niego twierdzenie Pitagorasa i wówczas otrzymamy w jakimś równaniu odcinek AB podniesiony do kwadratu, ten, który występuje tutaj w naszym równaniu, które musimy udowodnić. Napiszmy zatem, że przeciwprostokątna tego trójkąta prostokątnego, czyli AB, AB podniesiona do kwadratu jest równa sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli jedna przyprostokątna to AE, czyli piszemy AE kwadrat, plus druga przyprostokątna, czyli przyprostokątna BE podniesiona do kwadratu. No i teraz tak samo, możemy ułożyć jeszcze podobne równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa dla drugiego trójkąta prostokątnego, który się tak narzuca od razu w pierwszej kolejności, a mianowicie dla trójkąta prostokątnego CBE. Taki mały, podobny trójkąt prostokątny do tego dużego trójkąta prostokątnego ABE. Tutaj występuje odcinek CD, który również występuje w naszym równaniu, które musimy udowodnić w kwadracie, czyli napiszmy sobie, że z twierdzenia Pitagorasa odcinek CD, CD podniesiony do kwadratu jest równy sumie kwadratów tych dwóch przyprostokątnych, czyli sumie kwadratów odcinka BE i odcinka CE. Teraz, gdy otrzymaliśmy dwa takie równania, z jednej strony mamy wyliczone, ile to jest AB kwadrat oraz CD kwadrat, to możemy sobie wziąć takie dwa równania w klamerkę i dodać je stronami. Co w wyniku tego uzyskamy? Uzyskamy sumę AB kwadrat plus CD kwadrat, dokładnie taką, jak występuje w naszym równaniu, które musimy udowodnić. Czyli dodajmy te dwa równania stronami i otrzymamy w wyniku tego coś takiego. AB podniesione do kwadratu plus CD podniesione do kwadratu, że to się równa, no i suma tych wszystkich czterech wyrażeń, czyli wypiszę je po kolei AE kwadrat plus dalej BE kwadrat plus następnie mamy DE kwadrat i jeszcze plus CE kwadrat. No i teraz pięknie by było, gdyby się okazało, że to, co mamy tutaj po prawej stronie, to jest prawa strona tego równania, które musimy udowodnić, no i w tym momencie byśmy wówczas zakończyli dowód tego zadania. Jednak tak dobrze nie jest, ponieważ żaden z tych odcinków AE, BE, DE, CE ma w sumie niewiele wspólnego z odcinkami AC, BD. W szczególności to nie są po prostu te odcinki, no te dwie prawe strony na razie nie wiemy, czy są sobie równe, musimy to jakoś jeszcze wykazać, udowodnić. W związku z tym popatrzmy, gdzie są te odcinki AC i BD na naszym rysunku. Odcinek AC nie jest narysowany, to jest przekątna trapezu, także spróbujmy ją sobie narysować, to jest odcinek AC i narysujmy sobie jeszcze odcinek BD. Odcinek BD to jest druga przekątna trapezu, także również ją sobie narysujmy. No i teraz popatrzmy, co możemy powiedzieć o tych przekątnych. Na początku może spójrzmy na przekątną AC. Czy przekątną AC znajdziemy w jakimś trójkącie prostokątnym?
Mamy jedyny kąt prosty, który mamy do dyspozycji, to jest ten kąt przy wierzchołku E. No i tak się szczęśliwie składa, że trójkąt ACE jest trójkątem prostokątnym. No i dla niego możemy znowu, podobnie jak w przypadkach poprzednich, napisać twierdzenie Pitagorasa, czyli przeciwprostokątna podniesiona do kwadratu, może tu gdzieś obok napiszę, AC kwadrat, to się równa suma kwadratów przy prostokątnych, czyli AE podniesione do kwadratu, AE kwadrat, plus jeszcze CE podniesione do kwadratu, czyli plus CE kwadrat. No i mamy już równanie, w którym występuje nasze AC kwadrat, to, które mamy w tym równaniu, które musimy udowodnić. I teraz jeszcze sobie wygenerujemy BD kwadrata. Gdzie jest BD? Odcinek BD jest w tym miejscu i jest to przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego BED. Tutaj mamy, znowu wykorzystujemy ten kąt prosty, a odcinek BD jest przeciwprostokątną w tym trójkącie prostokątnym, czyli możemy napisać, że BD podniesione do kwadratu jest równe sumie kwadratów przyprostokątnych, czyli jedna przyprostokątna DE podniesiona do kwadratu plus druga przyprostokątna, czyli plus ten odcinek BE podniesiony do kwadratu. No i spójrzmy, co my tutaj otrzymaliśmy. Znowu otrzymaliśmy dwa równania, które możemy sobie dodać stronami i otrzymamy wówczas sumę AC kwadrat plus BD kwadrat, czyli prawą stronę naszego równania. Jeżeli po prawej stronie wyjdzie nam ta sama suma co tutaj, no to będzie koniec zadania, ponieważ pokażemy, że z jednej strony AB kwadrat plus CD kwadrat równa się tyle i AC kwadrat plus BD kwadrat równa się tyle samo. Czyli te wyrażenia byłyby sobie równe, no ale zobaczmy powoli, czy rzeczywiście tak będzie. Dodajemy równania stronami, otrzymujemy tutaj po lewej stronie AC do kwadratu plus BD do kwadratu, to się równa, no i sumujemy prawe strony po kolei AE kwadrat plus dalej będziemy mieli CE kwadrat plus dalej DE kwadrat i na końcu jeszcze BE kwadrat. No i popatrzmy teraz, czy otrzymaliśmy to samo. AE kwadrat jest tutaj i AE kwadrat jest tutaj. Dalej mamy BE kwadrat. BE kwadrat u nas jest na końcu, ale to nic nie szkodzi, bo dodawanie jest przemienne. Czyli BE kwadrat występuje i tu, i tu. DE kwadrat mamy tu i tu. I jeszcze CE kwadrat również mamy w tym równaniu po prawej stronie, czyli te prawe strony są równe. W związku z tym możemy napisać, że z tego równania i z tego równania, o, sobie napiszemy w ten sposób, że z tego wynika, że ta lewa strona w tym równaniu jest równa lewej stronie w tym równaniu, czyli AB kwadrat, AB kwadrat plus CD kwadrat jest równe tej sumie, czyli AC kwadrat plus dalej mamy BD kwadrat. No i to jest dokładnie to równanie, które mieliśmy udowodnić, zatem w ten sposób skończyliśmy dowód tego zadania.